Hej wszystkim! Dzisiaj opowiem wam o postaci Thora Odinsona z uniwersum Marvela. Jeżeli odcinek się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Thor Odinson jest asgardzkim bogiem piorunów, byłym królem Asgardu i Nowego Asgardu oraz członkiem i założycielem Avengers, który za swoje nierozważne zachowanie zagrażające jego ojczyźnie został przez swojego ojca Odyna odsunięty od władzy i zesłany na ziemię. Na ziemi nauczył się człowieczeństwa, zakochał się w Jane Foster i pomógł uratować nowych przyjaciół przed niebezpieczeństwem zesłanym przez jego zazdrosnego przyrodniego brata Lokiego. Odkupił tym samym swoje winy, dzięki czemu Odyn przywrócił go do łask. Powróciwszy do Asgardu jako bohater, ponownie zstąpił na ziemię, żeby odnaleźć Lokiego, planującego przyjąć władzę nad światem. Podczas poszukiwań dołącza do Avengers, z którymi walczy przeciwko Chitauri podczas bitwy o Nowy Jork. Po powrocie pomaga asgardzkim armiom zaprowadzić porządek w 9 królestwach, walcząc przeciwko mrocznym elfom, zabijając ich przywódcę Malekita, czym położył kres zagrożeniu. Podczas konfliktu raz jeszcze spotyka Jane Foster, która staje się nosicielką Eteru i celem mrocznych elfów. Ostatecznie Eter zostaje z niej usunięty, a mroczne elfy pokonane, ale niestety w bitwie zginął jego przybrany brat Loki. Po tych wydarzeniach Thor odrzucił należne mu miejsce na tronie i opuścił Asgard, żeby zamieszkać na ziemi z Jane. Podczas pobytu na ziemi Thor pomógł Avengersom ponownie, tym razem próbując zlokalizować Baru Lokiego. Doprowadziło to również do walki z Hydrą. Po porażce Hydry i dopadnięciu barona Wolfganga von Strakera, zespół musiał powstrzymać nowo utworzonego Ultrona, czyli wynalazek stworzony przez Tony'ego Starka, który zagroził zniszczeniem całej ludzkości. Gdy Ultron został pokonany, Thor obiecał Avengersom, że wróci, po czym poleciał do Asgardu, by zbadać wizje, które zobaczył, gdy został zmanipulowany przez Scarlet Witch. W swoich śledztwach Thor odkrył, że również Loki wciąż żyje i zajmował królewski tron, dając Odyna podczas nieobecności Thora. Aby znaleźć ojca, by przywrócić pokój Asgardowi, Thor szukał pomocy u Thora Strange'a, jednak było już za późno, by uratować Odyna przed śmiercią. Wkrótce potem Thor spotkał Helę, czyli boginię śmierci, jego siostrę. Po pierwszym spotkaniu z Helą, młot Thora został zniszczony i sam Thor został wygnany na Sakaar, gdzie został zmuszony do zawalczenia z pojedynku z Hulkiem. Po spotkaniu i walce Hulk i Thor sprzymierzyli się z Walkirią, aby uratować Asgard i uciec z Sakaar. W walce z Helą i stracie oka, Thor następnie kazał Lokiemu doprowadzić do Ragnaroku i zniszczyć Asgard, zabijając Helę, samemu uciekając z pozostałymi Asgardczykami, oświadczając, że Asgard był ludem, a nie miejscem. Thor przyjął nową pozycję króla i postanowił przenieść Asgard na ziemię. Gdy byli w drodze na ziemię, ich statek został zaatakowany przez Thanosa i Czarny Zakon, którzy poszukiwali Tesseractu, który Loki wziął ze skarbca Asgardu w ostatniej chwili. Thor był świadkiem, jak Thanos wziął kamień i zamordował Lokiego, potem został wyrzucony ze statku i pozostawiony na pewną śmierć. Został znaleziony przez Strażników Galaktyki i połączył siły z Rocketem i Grootem, aby polecieć na Nidavellir. Z pomocą Etriego, Thor wykuł Stormbreakera i pomógł narodowi Wakandy i Avengers w pokonaniu Czarnego Zakonu i konfrontacji z Thanosem. Jednak Thor nie dał rady zabić Thanosa swoją nową bronią, a Thanos pstryknął palcami i wymazał połowę populacji Wszechświata, zanim uciekł. Po dołączeniu do Avengers, Kapitan Marvel i zespół udał się na Tytan, gdzie Thor i Avengers pokonali i przesłuchiwali Thanosa, odkrywając, że Tytan zniszczył kamienie, zapewniając, że odwrócenie jego działań jest teraz niemożliwe. Rozwścieczony Thor ściął głowę Thanosa za pomocą Stormbreakera i opuścił planetę. Po śmierci Thanosa Thor opuścił Avengersów i przeniósł się do Tonsberg w Norwegii, gdzie wraz z ocalałymi Asgardczykami osiedlił się, zmieniając nazwę miasta w Nowy Asgard. 5 lat później Hulk i Rocket udali się do Nowego Asgardu, aby przekonać teraz nieco w gorszej formie Thora, aby dołączył do zespołu po odkryciu, jak podróżować w czasie. Thor dołączył do Avengersów podczas ich cofnięcia się w czasie i brał udział w bitwie o Ziemię, gdzie ponownie walczył z Thanosem u boku Kapitana Ameryki i Ironmana, który poświęcił swoje życie, aby wyeliminować Thanosa i jego armię. Po wzięciu udziału w pogrzebie Starka, Thor wrócił do Nowego Asgardu, ogłaszając Walkirię królem Asgardu, stwierdzając, że jest ona znacznie lepszym przywódcą, a on musi być tym, kim jest, a nie tym, kim powinien być, tak jak powiedziała mu jego matka. Thor postanowił dołączyć do Strażników Galaktyki, co spowodowało małe napięcie między nim a Star-Lordem o to, kto ma dowodzić. Inni strażnicy sugerowali, że mogą to rozwiązać z walką na noże, zarówno Thor, jak i Quill nie zgodzili się na to. Rok później status Thora został określony jako pozaziemski. A więc to koniec tego odcinka, jeżeli się podobało, koniecznie zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Trzymajcie się, cześć!